pochwalony Jezus Chrystus. Kolejny dzień tygodnia z Ewangelią. Szybko nam czas upływa. Z nowym zapałem pragniemy raz jeszcze wniknąć w tekst przypowieści o talentach. Próbowaliśmy zrozumieć, czym jest talent. Wydobywaliśmy szczególny ten element mówiący nam, że talent jest nam dany. Otrzymanie talentu jest dla nas korzystne, ponieważ obracając tym talentem rozwijamy się i pomnażamy różne dobra. Próbowaliśmy także przyjrzeć się sytuacjom, w których doświadczamy kryzysu, niepokoju. Talent zagubiony, talent, który trudno czasem wydobyć. Sytuacja zmagania, sytuacja jakiejś presji, sytuacja kryzysu pomaga nam przypomnieć i odnowić sobie talent, który otrzymaliśmy. Czasem to może być przypomnienie sobie daru wiary, który otrzymaliśmy. Gdzieś w różnych doświadczeniach życiowych zapomnieliśmy o nim, zagubiliśmy go i różne sytuacje pomagają nam ten talent wiary sobie w nas odnowić, niejako go zrekonstruować, na nowo się nim zachwycić. Czy to będzie talent zawodowy, raz jeszcze odnowiony, pomnażanie go może nam dać taką radość życia i służenia innym, dzielenia się dobrami, które zostały nam zawierzone i powierzone i my służąc nimi rozwijamy się, to daje nam radość, że możemy się dzielić, że możemy uczestniczyć w szerszym projekcie, którym dla nas nazywamy Królestwem Bożym. Po dłuższym czasie powrócił Pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten pierwszy, który otrzymał 5 talentów, przyniósł drugie 5 i rzekł: Panie, przekazałeś mi 5 talentów, oto drugie 5 talentów zyskałem. Rzekł mu Pan: dobrze, sługo dobry i wierny, byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma Cię postawię, wejdź do radości Twego Pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał 2 talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi 2 talenty, oto drugie 2 talenty zyskałem. Rzekł mu Pan: dobrze, sługo dobry i wierny, byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma Cię postawię, wejdź do radości Twego Pana. Pierwsi 2 słudzy zostali pochwaleni za to, że pomnożyli talenty, że Pan otrzymał otrzymał teraz te talenty, które poprzez zaufanie, poprzez danie tego, zawierzenie, powierzenie tego tej swojej majątności sługom, teraz w 2 sposoby otrzymuje te talenty i teraz jest zadowolony, ucieszony i chwali swoje sługi. To pochwalenie jest bardzo ciekawe. Dobrze, sługo dobry i wierny. Sługa dobry. Sługa nie jest gnuśny, nie jest leniwy, jest dobry i wierny swemu Panu. Wierny wobec tego, co Pan od niego oczekuje, wierny zaufaniu. Można byłoby się przyjrzeć, jak się czują ci 2 słudzy, którzy przynoszą pomnożony talent. Czy wykonali swoją pracę, teraz przynoszą: o proszę, zrobiliśmy to, co do nas należało, proszę, dziękuję. Czy czują się tacy wznośleni, czują się spełnieni, czują się tacy zrealizowani i przynoszą te pomnożone talenty. Chcielibyśmy tutaj troszeczkę wejść i poczuć te sługi, które pomnożyły te talenty, które im Pan powierzył. Ale ciekawie mówi dalej ten Pan. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma Cię postawię. Byłeś wierny w niewielu rzeczach. 5 talentów to dużo tutaj dla nas, a dla Królestwa Bożego to jest niewiele. A w Królestwie Bożym, jak mówi Słowo Boże, będzie tyle dóbr i tyle radości, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, serce ludzkie nie zdoła pojąć. Tyle będzie radości w Królestwie Bożym. Więc to dobro, które im zostało powierzone w tych 5 czy 2 talentach, czy 1, jest w porównaniu z Królestwem Bożym, jest czymś niewielkim. Wejdź do radości Twojego Pana. I to jest główna nagroda. Wejdź do Królestwa Bożego. Wejdź do radości Pana. Radości, którego nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć i zwerbalizować. Tak wielkie radości przygotował Pan dla swoich dobrych i wiernych sług. Zechciejmy i my być takimi dobrymi i wiernymi sługami, którzy otrzymają pochwałę. Chciałbym, byśmy jeszcze przyjrzeli się pewnemu wydarzeniu, które opisuje nam Ewangelista Mateusz w rozdziale 8, w wersetach od 5 do 13. Jest to spotkanie Jezusa z setnikiem w Kafarnaum. W
Kafarnaum, miasto w Galilei na północy Palestyny. I teraz ten oficer rzymski, ten oficer ma sługę. Czyli zwrócił się setnik do Jezusa i prosił go: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: idź, a idzie. Drugiemu: przyjdź, a przychodzi. Słudze: zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim, a synowie Królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Do setnika zaś Jezus rzekł: idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. I od tej godziny jego sługa odzyskał zdrowie. Bardzo dynamiczne wydarzenie. Już poznaliśmy bliżej setnika, który ma sługę, którego nie może uzdrowić. I teraz zwraca się do Jezusa, aby zaradził jego potrzebie. A więc, aby uzdrowił jego sługę. I teraz czym się posługuje setnik? I to jest przeciekawe. Setnik, będąc żołnierzem, ma ten dar, ma ten talent, ma tą zdolność posługiwania się słowem. A więc to, co mówi wobec swoich podwładnych, żołnierzy, sług, jego słowo się realizuje, jego słowo jest skuteczne. Jego słowo w rzeczywistości, w życiu wojskowym, jako rozkaz, jest spełniane, realizowane. Ale wobec potrzeby uzdrowienia swojego sługi, jego słowo nie funkcjonuje. Ale ciekawe, jego słowo ma swoją skuteczność wobec prośby, którą kieruje do Jezusa. A więc on kieruje, posługuje się swoim słowem, tym talentem, tą zdolnością, umiejętnością. A więc jego dar, talent się pomnaża przez odniesienie się do Jezusa. Jezus wypełnia jego prośbę. A więc to słowo jest skuteczne w Jezusie, ale nie może być skuteczne wobec sługi, który jest chory. To może wykonać tylko Jezus. Jezusowe słowo jest skuteczne. Jego słowo poprzez Jezusa spełnia się i jego sługa uzyskuje zdrowie. I to są dwie ważne kwestie. Pierwsza, którą pokazuje nam tekst. Pierwsza, setnik czuje się niegodny wobec Jezusa. On wie, kim jest Jezus. Ma tego świadomość, że Jezus jest mocniejszy, Jezus jest silniejszy. Jezus może zaradzić potrzebie. On sam, setnik, nie potrafi. Nie potrafi uzdrowić tego sługi. Jezus to potrafi. A więc niegodny, czuje się niegodny, kiedy rozmawia z Jezusem. Tą postawę, którą miał także Zacheusz, kiedy patrzył na Jezusa, chciał Jezusa zobaczyć, chciał Jezusa poznać, ale no, nie liczył to, że Jezus aż zamieszkał niego w domu, że przyjdzie do niego. To już jest inicjatywy Jezusa. I oni to podejmują. Podobnie i setnik. I druga kwestia to jest wiara. Za to został setnik pochwalony, za wiarę. A czym jest wiara? Wiara jest taką postawą wobec Boga. Wierzymy w Boga i wierzymy Bogu. To, co Bóg mówi, to się spełnia. Wierzymy w Boże Słowo. I setnik jest tego świadom. To, co Bóg wypowie, to, co Jezus powie, to się spełni. I tym Jezus się zachwycił, tym się zadziwił. Że on ma świadomość tej rzeczywistości swojej wojskowej, on także potrafi to przenieść na rzeczywistość duchową, rzeczywistość wiary. I Jezus za to go pochwalił. Ten setnik potrafił być żołnierzem i potrafił być słuchaczem Bożego Słowa. I ale mamy także ostrzeżenie wobec tych, którzy stali z boku. Uwaga! Sama przynależność taka obyczajowa, przynależność tradycyjna nie wystarczy. Ci tam zgromadzeni nie mieli takiej wiary. Jezus mówi: takiej wiary nie znalazłem w Izraelu. Wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. Wyprzedzą tych, którzy na mocy religii, na morze Przymierza Sinajskiego przynależeli do wiary Abrahama, Izaaka i Jakuba, ale później coś stracili. Natomiast setnik, jako poganin, miał tą wiarę, której Jezus szukał. Zechciejmy przyjrzeć się i naszej wierze. Zechciejmy poprosić o to, aby nasza wiara była skuteczniejsza.
Zechciejmy taką wzbudzić sobie takie pragnienie głębszego poznawania Jezusa, wsłuchiwania się w Jego Słowo i życia Jego Słowem, aby nasze talenty, które Jezus w nas złożył, a więc talent wiary, mamy go na mocy chrztu, na mocy sakramentów, aby nasza wiara była skuteczniejsza i mocniejsza, abyśmy uczestniczyli w radości Królestwa Bożego.